Charakterystycznym widokiem dla polskiego września 1939 roku były kolumny nie tylko wojska przemieszczające się po polskich drogach. Ludność cywilna myślała, że uniknie ogromu i strachu wojny, jeśli wyjedzie ze swoich miejscowości i uda się na wschód Polski. Wszystkie drogi, ścieżki, trakty były zapchane tysiącami uchodźców, którzy nieśli ze sobą cały swój dobytek, żeby oddalić się od drogi. Jednostki nie spodziewają się, że nad Bzurę przybyło Wojsko Polskie. Nie spodziewając się, że znajdzie się już niedługo w ogniu Wojska Polskiego. Charakterystyczna sylwetka niemieckiego żołnierza, który skorza motocykla przez lornetkę lustruje teren. Przez motocyklowy zwiad wioseczki zbliża się niemiecka tyraliera. Na polach przy wsi pojawiła się polska tyraliera. Włączyła się również polska artyleria. Razem to niemiecka artyleria ostrzeliwuje polską miejscowość. Siłą kawalerzystów osłania samochód pancerny Wzór 34. Janów, płoną Brochów, płoną Śladów i wiele innych miejscowości. Malanowa, od rejonu Malanowa do Brochowa atakowały pododdziały pułku SS Landsztandarte Adolf Hitler. Przypisywany jest im m.in. mord wykonany na ludności cywilnej żołnierza w Śladowie 18 września 1939 roku. Wspomnienia pułkownika Szacherskiego napisał on: wydawało się, że woda, gotuje się od ilości środków, które tutaj obie strony ładowały. Pułku SS napisze w swoich wspomnieniach w 1940 roku. Polacy wyglądali, walczyli jak duchu. Nie mogliśmy mieć ani chwili przerwy, ani chwili spokoju. Pojawiali się zewsząd i wszędzie. Zawsze walczyli do ostatka. Nawet kiedy mieliśmy braci do niewoli, zawsze w ostatniej chwili toczyli swój ostatni bój. Zajmują
zajmujący miejscowość zostali praktycznie wybici do nogi. Polscy kawalerzy z kawalerią posuwają się piechocińcy. W 1939 roku wszystkie niemieckie pojazdy oznaczone były dużymi białymi krzyżami z przodu. Stanowiły one znakomity cel dla polskich artylerzystów, zwłaszcza tych, którzy strzelali w działę przeciwpancerne. Ponieważ działko to skutecznie niszczyło każdy niemiecki pojazd w 1939 roku. Otarcie zostało powitane przez dobrze wstrzelaną polską artylerię. Albo. Niemcy spotkali się z prawdziwie gorącym przyjęciem. Przyjeżdżają tu najlepsze pododdziały kawalerii z całej wojny. Jedną z nich była jednostka, którą poprowadził do boju generał Grzmot-Skotnicki. Kawalerzysta Ułan VII Beliny, który wojnę rozpoczął w sierpniu 1914 roku. Został generałem Wojsku Polskim i tutaj w Tułowicach poprowadził do ostatniego ataku swoich żołnierzy. Niemieckich karabinów ścinają generała. Towarzyszący mu porucznik wzywa sanitariusza, wzywa pomocy. Krzyczy: nicht schießen, nicht schießen, hier liegt polnischer General! Z oddziału wypiera Niemców ze wsi. W bitwie nad Bzurą śmierć poniosło trzech polskich generałów brygady.